Cześć wszystkim. Witam w pierwszym vlogu warsztatowym. W trakcie poprzedniego projektu, czyli Betsy dla Kule Mastera, wielu z Was pytało, co się w ogóle dzieje na warsztacie, jak to wszystko wygląda, nad czym pracuję poza komputerami. Także stwierdziłem, że zacznę robić vlogi warsztatowe. Nie wiem, czy będą jakoś systematycznie, czy jak będą jakieś ciekawsze projekty. Zobaczymy, może raz w tygodniu, może częściej. Także na razie dzisiaj, w poniedziałek, pracuję nad prywatnym projektem. Za mną widzicie biurko, takie monteskie biurko do lutowania transformatorów, które udało mi się kupić na wyprzedaży. Jest w stanie średnim, da się go używać, wszystko jest kompletne, ale mi się nie podoba. Kolor, który ma, jest trochę zużyte, blat jest zużyty, także stwierdziłem, że sobie je przebuduję i zrobię sobie z tego biurko do montowania komputerów. W planie jest pełne przemalowanie, zamontowanie zasilacza komputerowego na stałe, tak żeby można było testować płyty główne i wszystkie podzespoły już na bieżąco. Nie trzeba było biegać co chwilę, szukać, gdzie jest kabel, gdzie jest zasilacz, gdzie jest 24 pin. Chcę je też przemalować, wymienić blat, zamontować sobie dodatkowe gniazdka, także trochę będzie z tym zabawy. Z pozostałych rzeczy dzisiaj na warsztacie udało mi się już postawić wiertarkę. Tokarkę na miejsce. Niedługo myślę, że uda już się ją uruchomić w 100%. Jest oczywiście sprawna, tylko robiłem mały remont. Razem z chłopakami tutaj wymieniliśmy kilka elementów. Prawdopodobnie podmienię jeszcze instalację elektryczną, żeby mieć pewność, że wszystko będzie dobrze działać. Nad nią już jest shadowboard, jeszcze jest pusty, niedługo narzędzia będę montował. No więc mamy vlog warsztatowy. Mam nadzieję, że Wam się będzie to podobać. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki content, czy chcecie w ogóle zobaczyć inne projekty poza komputerami i obudowami, co się tutaj dzieje. Czasem robię też jakieś scenografie do telewizji, do filmów, do reklam, różne ciekawe rzeczy. I w sumie to tyle. Zapraszam do następnego vloga. Jak się pojawi, to na pewno dam informację. Do zobaczenia i miłego tygodnia, no bo w końcu poniedziałek, także jakieś trzeba sobie poradzić przez te najbliższe 5 dni. Zapraszam do subskrybowania, zostawcie łapkę, jeżeli Wam się podobało. Cześć.